Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Vitres, witam was w grze Next Car Game. Tak, jest to kolejny film na moim kanale, inna gra, znowu inna gra, ale tak, po prostu, jest fajna gra, postaram się ją pokazać. To jest raczej gra na, w tym momencie jest to pre-order bądź demo, jest to gra póki co na jeden odcinek. Gry być może kiedyś powstanie, nie być może, na pewno powstanie z tego wyścigówka. Jest to gra firmy Bugbear. Tak samo jak mamy tutaj, o, na boku samochodu, Bugbear Entertainment. Jakby ktoś zapomniał. Wow. Tak, to jest na samochodzie, tu na bagażniku jest logo gry. No logo, Next Car Game. A o co w samej grze już chodzi? Jest to po prostu gra studia, która po prostu produkuje. Z reguły jest to rozpoznawane, znane z wyścigówek. A o co w tej grze chodzi? Jesteśmy po prostu, jest to jeden samochód, jeden wielki plac i masę różnych przyrządów. No, destrukcji, no po prostu destrukcji. A dlaczego destrukcji? Dlaczego jest gra w pre-order? Dlaczego jest w demówce i tak dalej? Ze względu na to, że z tej gry powstanie wyścigówka, tylko że czym ta wyścigówka różni się od innych wyścigówek? Ano, mianowicie modelem zniszczeń. Wejdźmy sobie tutaj, oto. Może ten model nie jest w tym momencie zadziwiający, ale jak wjedziemy, o teraz, myślę. Dokładnie. Myślę, że kojarzycie, jakiś każdy ma raczej przynajmniej jedną wyścigówkę u siebie na półce, na komputerze, czy jakąkolwiek, czy nawet jest za darmo, bodajże na Originie jest jakiś Need for Speed. I generalnie o co w jaki ta gra ma klimat? No właśnie, ten model zniszczeń to po prostu miazga. A w tych wyścigówkach, które macie najprawdopodobniej, u siebie na półce czy gdziekolwiek, jak uderzycie w jakieś drzewo czy cokolwiek, jest delikatne wgniecenie, nawet praktycznie nic z samochodem się nie dzieje, co najwyżej zawsze ja lubiłem w tych wyścigówkach niszczyć drzwi. Dlaczego? Bo one najbardziej były podatne na zniszczenie, można było je wyłamać, wyrwać i tak nie fajnie było, mogły wypaść. Ale w tej grze, no po prostu patrzcie, no, czy w takiej normalnej wyścigówce mogłoby się stać coś takiego? No nie wydaje mi się. Albo nawet jak wjedziemy i tutaj nas tu nie będzie chciało wpuścić, bo to się kręci zupełnie w drugą stronę, to i tak potrafi narobić zniszczeń, no. Popatrzcie, no, może to nie jest jakiś super model, może to nie jest jakiś super zniszczony samochód, ale mniej więcej to było maksimum tych normalnych wyścigówek po uderzeniu super szybkością w drzewo, w słup, czy cokolwiek innego. Teraz wam z przyjemnością zaprezentuję, jak wygląda wjechanie z dużą szybkością wiele słupów. No i po prostu, no mówię, ten model zniszczy tren miażdży. Jeżeli to ma wyjść z tego wyścigówka, to ja chyba od razu idę do sklepu, kupuję, no bo no bez jaj, no patrzcie. I to jest zniszczenie po wjechaniu w raz, dwa góra, trzy słupy, w miarę z sporą prędkością, a nie tak jak, kurde, a nie tak jakbyśmy wjechali, o tak. Chociaż tu i tak się jest duży model zniszczeń, jeżeli wjedziemy wolniutko w taki słup, ale no mówię, no sama inicjatywa gry jest bardzo spoko, no to jest chyba pierwsza gra na rynku, która ma aż tak duży model zniszczeń i chyba będzie się na pewno cieszyć dość sporą popularnością, więc tu macie też zaraz, podjedziemy, wam pewną rzecz pokażę. Tu jest tak, free camera, tutaj jest nasza wyścigówka. A tu macie tak, nextcargame.com pre-order now and get more content. Tak, content? Tak, content. Jest moja. Gdzie jesteś? Co ty przyleciałaś tam? Gdzie jest wyścigówka? Nie wiem, sprawdźmy. Jej, czy aż tak odjechała? Wow. No jestem, wjechała w jakieś słupy. Zniszczyłem słup betonowy nawet. Ale
do czego zmierzam. Na tej stronie jest do możliwości do pobrania demo, czyli w to, co ja gram. I również jest możliwość kupna pre-order. Pre-order różni się od demówki tym, że nie posiadamy tylko jeden samochód, tak jak teraz. Posiadamy... jest wiele samochodów. Jest więcej przyrządów destrukcji, jest jakiś tam pajączek, jest jakieś inne takie. No po prostu jest więcej tego i na więcej sposobów można przetestować ten model zniszczeń. Bo generalnie to ten pre-order z demo został stworzony po to, by gracze mogli przetestować ten model zniszczeń. Takie, wiecie, beta testy i takie inne. I inne tego typu rzeczy, no po prostu, wiesz, twórcy chcieli sami też zobaczyć, jak się prezentuje w praktyce ten model zniszczeń i przygotowali tutaj bardzo fajne tutaj trasy i inne rzeczy, gdzie gracz może spokojnie nacieszyć się tym genialnym modelem zniszczeń. Najbardziej mi się podobają mielarki. W jednej byliśmy. Pojedziemy zaraz do mojej ulubionej, tylko sobie... O, to jest fajne. Do mojej ulubionej. Ale bo to nie jest moje pierwsze podejście do tej gry, bo ja już sobie trochę grałem wcześniej. I pomyślałam, że w sumie czego by tego nie nagrać. Gra fajna. Pomysł fajny. Naprawdę, no. W sumie pomysł na grę, no to nie jest jakiś ultra oryginalny, no, wyścigówka jak każda inna, no. Ale ten model zniszczeń, no, po prostu, no... robi wrażenie. O, tak wam pokażę. To jest po upadku z wysokości, a chyba większość z was wie, jak wygląda upadek z wysokości w większości wyścigówkach. Zatem przejdźmy do tej mielarki, o której wspominałam wcześniej. Ale no mówię, gra jest naprawdę warta uwagi poświęcić na nią więcej niż 20 minut, tak jak teraz na tą pokazówkę. To naprawdę jest... teraz tej grze póki co jest warta uwagi, ale... No po paru minutach, na jak godzinę tutaj sobie bądź więcej pogracie, to wam się to trochę znudzi, to już nie będzie tak jarać. Nadal model zniszczeń, owszem, robi wrażenie i jara, ale... No po pewnym czasie nie ma tu już co robić, jak wyczerpiesz wszystkie atrakcje po 2-3 razy, to nic, tylko czekać na pełną wersję, z wyścigami, na zmierzenie się online, bo taki też jest planowane. Tak czy siak, póki co popatrzmy na... Zobaczcie, no z tej mielarki, w mielarce chyba nic nie zostało. Wow, jeszcze nie umiem dokładnie, no, trochę... takie śmieszne jest sterowanie tą kamerą, nie mogę się przyzwyczaić. A z całego samochodu zostało tylko coś takiego, no mówię, to jest kawałek, to jest tył, to jest bagażnik. No po prostu samochód został zmiażdżony i no, po prostu zniszczony, zdezintegrowany, czy jakkolwiek by tego nie nazywać. Tak się siak... O. To jest przygrzmocenie w supy. Betonowe. Hurra, udało mi się to przyjechać. A, co jest? Ja nie mogę skręcać, a ja się dziwię, czego ja nie mogę skręcać. A tam mam strasznie popsuty samochód. Teraz sobie zrobimy pętelkę. Pętelka też swoją drogą spoczką. A właśnie, to jest ta moja ulubiona mielarka, o której przejeżdżamy. Bardzo spoko jest. Zresztą widzicie, ona robi chyba największe zniszczenie. Sobie teraz pojedziemy na pętelkę. Na niej też jest sporo frajdy, no po prostu ja zawsze lubiłem robić pętle w jakichkolwiek grach związanych z samochodem. O Jezu, Jezu, no. Tylko pierwszy trzeba umieć te pętelki robić. Wow, 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 wow. Troszkę nam się samochód popsuł. Troszkę bardzo, ale klikamy klawisz. Zresztą macie tutaj klawiszologię całą. R resetuje samochód, czyli... Tak, zmieniamy sobie miejsce, tak dalej, czyli jakby punkt respawnu, a E po prostu, jeżeli zrobimy tak, łupniemy, to
to klikamy na przykład R-kę i dopiero jak klikniemy E, nam się samochód naprawia, albo też jest spoko, że nawet jak nam nie mamy po prostu tego samochodu, tylko wystarczy, że na przykład zrobimy jakiekolwiek zamieszanie, że na przykład te beczki, klikając R naprawiamy samochód i również beczki, więc no, sobie tutaj zniszczymy trochę beczek. No, trochę demolki, klikamy E, wszystko wraca na miejsce. Ale podejdziemy jeszcze raz do pętli. Może mi się uda. I w sumie niedługo, i w sumie będziemy po pętelce, pojedziemy jeszcze na parę stanowisk i skończymy, no bo w tym momencie gra daje dużo, daje do testowania, ale no po chwili już nie ma co robić, no. Pójdziesz na pętelkę, pójdziesz na skocznię, pójdziesz do wielarki, pójdziesz na młotek, czy pójdziesz na wyskocznię, czy na cokolwiek, to po chwili ci się kończy, no możliwość po prostu, no, możliwości ci się kończą, no ale no czego się w sumie tu spodziewać po becie? To jest dopiero beta tej gry, no, ja gram w demo gry, a tam jest jeszcze pre-order. Tak, to jest genialne. I właśnie udało nam się pętelkę i skocznie. Klikamy E, wszystko wraca do normy. Też pewnie wiele osób będzie chciało jechać daleko, daleko. Ja też próbowałem i jest żółta linia, wszystko ok, wjedziemy na żółtą linię, wraca nas, no więc daleko sobie nie pojedziemy. Także sobie jeszcze na tą skocznię pójdziemy, potem na to z kolcami, bo to też jest warto uwagi. Tam można dwie rzeczy zrobić, które wam zaraz zaprezentuję. Także no, o ile jak wyjdzie wyścigówka nasza, pełna wersja tej gry i ją zakupię, to myślę, że pokażę przynajmniej jednym odcinkiem na kanale, no bo w sumie jak można robić, znaczy można, ale no w sumie nie ma nic ciekawego w let's playu z gry wyścigowej, więc... Mówię, zrobię taki odcinek jak ten, tylko tym razem już w praktyce, jak to działa podczas wyścigów i takich tego typu rzeczy. Chodźmy jeszcze tu. Wow! A nas przetrąciło. Wracaj tam. Wjedź tu. Bam! To jest bardzo fajne. No w sumie w tej grze to praktycznie nie ma... Ta gra nie różni się niczym od innych wyścigówek, bo wyścigówek cały czas mówię, gier wyścigowych, poza tym niebiańskim modelem zniszczeń, no po prostu ta bezwładność powietrza, czy nie wiem, czy nie jest troszkę przesadzona, ale mimo wszystko, no patrzcie, i te części tutaj bardzo fajnie, bardzo, bardzo miłe, no naprawdę, kurde, bardzo mam miłe i pozytywne wrażenia z tej gry, więc wow! No, to nas niszczy. I to ostro. Naprawmy sobie wóz, bo tym nie będziemy jeździć, przynajmniej nie jesteśmy w stanie. Sobie wjedźmy na te kolce. Pokażę, nie będę cały czas, albo, dobra, zaraz wam pokażę. Ale sobie wjedziemy tam na górę, tutaj na tych kolcach, na tej ścianie z kolcami. Można zrobić dwie rzeczy. To, które... I tutaj można wcześniej oczywiście wyjechać, ale to przecież nie ma sensu, przecież po to jedziemy, żeby pojechać na samą górę i żeby jak najbardziej zniszczyć nasz samochód. Jezu. Tak, jeszcze można go po drodze oczywiście zniszczyć, to wiesz, no. Dla sprytnego nie ma nic trudnego, czy coś takiego. Także. Jesteśmy już na górze. I najpierw sobie jedziemy na kolce. Ja sobie zrobię coś takiego i dajemy gazu, zmieniamy kamerę na tą dowolną i patrzymy na niszczenie naszego samochodu i masakrę o kolce. Czy też szpikulce wystające. Ciekawe coś w takim szpikulcu. Kto by się domyślił? Tutaj jest tył ściany, tam jest góra. A, o Jezu. A tu jest nasz samochód.
No i patrzcie, no to jest piękne, no żeby tak można, oj, żeby tak można było zniszczyć samochód, coś pięknego. A teraz wam pokażę trik. Możemy albo wjechać do pierwszego szpikulca i kliknąć R-kę, albo po prostu wjechać tutaj, kliknąć R-kę i nas respi na górze, bo to jest jakby taki respawn, czy tam punkt teleportacji. Nie wiem, nazywajcie to sobie jak chcecie. A teraz drugą rzecz, którą chciałam zrobić, to tak. I tutaj nakręcić, nakręcić, nakręcić. I gazu tutaj. I puszczamy nasz samochód, trochę lecimy za nim. Łup! Po prostu spuszczenie go z wysokości. No, nie trzeba go na kolcach niszczyć. Sobie. I teraz patrzcie, od uderzenia. To jest po prostu miazga, no. Tak, ten model zniszczeń w tej grze jest po prostu genialny. Jest, no, myślę, że dopracowany, ale takiej gry kiedyś oczekiwałem, jak byłem jeszcze mały, to po prostu jak gram bardzo dużo w wyścigówki, to bardzo chciałem, żeby ten samochód niszczył się w miarę sensowny sposób. Wow! A nie taki, że po prostu uderzamy w drzewo albo w cokolwiek i się nic nie dzieje. Na przykład też dobrym przykładem jest GTA, gdzie wjeżdżamy w słup i praktycznie z samochodem się nic nie dzieje. I jak dobrze większość osób wie, która grała dużo w wyścigówki bądź nadal gra, to po prostu wie, że najbardziej na zniszczenia były zawsze podatne drzwi i ewentualnie bagażnik, bo jeszcze dało się tą klapę od bagażnika oderwać albo jeszcze od maski. Ale tak drzwi robiły najwięcej frajdy, bo były najłatwiejsze do zniszczenia i najwięcej zniszczeń. What the fuck is this? Co to jest? To już nawet chyba samochód nie jest. No bo, kurde, no. O! Genialne, genialne. A zatem, to by było w sumie chyba na tyle. Jeszcze wystrzelimy się z armaty, bo domyślam się, że pewnie chcecie, bo tak patrzycie, widzicie tą armatę i kiedy ten witraż pojedzie na armatę, kiedy pojedzie na armatę. No i oto, no strzel. Dobra, i teraz sobie usadzę. Wjeżdżamy i uwaga, zaraz polecimy. Wow, wiele jechaliśmy w pudła, w beczki i poleciliśmy spory kawałek. No, spory. Więc w sumie to by było chyba na tyle. Ja w ten sposób zakończę ten jakże króciutką pokazówkę. Mam nadzieję, że gra się spodobała. Link do stronki, stronki gry w opisie. Również o tutaj, tam macie w tle czarnymi, pogrubionymi napisami. Możecie kupić, albo pobrać demo, albo kupić pre-order. Gra jest naprawdę warta uwagi, jest fajna, można przy niej spędzić trochę czasu, bawiąc się nawet na tej pustej planszy, więc to by było tyle. Cześć, papa. Na razie.